Witam Was, z tej strony Bartek. Zapraszam na rozpakowanie Xiaomi Mi 6. Można powiedzieć, nareszcie Xiaomi Mi 6 trafia do mnie na testy. Nie będę ukrywać, że model testowy po prostu kupiłem za swoje własne pieniądze, ale pomyślałem, że skoro Mi 5 mnie ominęła, nie przetestowałem również Mi Mixa, którego byłem niesamowicie ciekawy, tak więc pomyślałem, że nie, Mi 6 muszę przetestować i dlatego dzisiaj ten model trafia do mnie do testów. Opakowanie, w którym przychodzi do nas Mi 6 jest takie standardowe, jak to na Xiaomi przystało. Bardzo proste, dość niewielkie. Z przodu znajdujemy logo Mi, znajdujemy również informacje na temat wersji, 6 GB pamięci RAM, a także 64 GB pamięci wbudowane w to urządzenie. Jeśli chodzi o skróconą specyfikację na opakowaniu, tutaj szczerze Wam powiem, że mało co mogę wywnioskować, ponieważ z tyłu wszystko jest w takich krzaczkach. Natomiast jeśli chodzi o taką skróconą specyfikację, znajdujemy tutaj ekran 5,15 cala. Ekran jest to Full HD. Mamy również dwa obiektywy, jeśli chodzi o aparat główny, 12 megapikseli. Mamy również na pokładzie 6 GB pamięci RAM, jak wspominałem, Snapdragon 835, tak więc najnowsza jednostka od Qualcomm. Znajdujemy również na pokładzie baterię 3350 mAh. Zabieramy się już za samo rozpakowanie, tak więc podnosimy wieko i naszym oczom ukazuje się po pierwsze Mi 6. Z tego co widzicie, kupiłem wersję tą najbardziej podstawową w kolorze czarnym. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że pierwsze takie wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Jeśli patrzę na ten telefon, muszę Wam powiedzieć, że wygląda to naprawdę całkiem nieźle. Oczywiście na pierwszy rzut oka, zobaczymy jak będzie w codziennym użytkowaniu. Zobaczmy co jeszcze otrzymujemy tutaj w zestawie. Wyciągamy tego typu wytłoczkę, w której był smartfon. Otrzymujemy bardzo fajną sprawę, mianowicie pokrowiec. Tak więc bardzo miło, że tutaj producent pomyślał o tym, że placki szklane oczywiście tutaj mogą się rysować. Tak więc dostajemy tego typu gumowy pokrowiec. Bardzo fajnie, że coś takiego otrzymujemy. Tak więc tutaj to jak najbardziej na plus. Kolejne sprawy w zestawie są to papierki. Natomiast podejrzewam, że tutaj wszystko będzie w języku chińskim. Tak więc myślę, że niewiele z tego bym odczytał, natomiast również w tym wypadku znajdujemy kluczyk do wyciągania tacki na kartę SIM. Jeśli chodzi o dalszą część zestawu, pierwszą sprawę, jaką tutaj otrzymujemy, o ile uda mi się to jakoś zgrabnie wyciągnąć, tak więc wszystko wysypałem oczywiście. Znajdujemy ładowarkę sieciową, która rozmiarowo jest, powiedzmy, że całkiem niewielka, natomiast nie widzę tutaj nigdzie. Aha, tutaj mamy dane, natomiast podejrzewam, że ona będzie oczywiście obsługiwać szybkie ładowanie, 12V 1.5A, tak więc na pewno tutaj to szybkie ładowanie jest oczywiście, natomiast z tego co możecie zauważyć, nie mam tutaj wtyczki europejskiej, ale dostałem po prostu od sklepu przejściówkę na wtyczkę europejską, tak więc nie będzie tutaj żadnego problemu, żeby tą ładowarkę przetestować. W zestawie znajdujemy także kabel na złącze USB-C, zapakowany jest trochę tak po eplowsku. Generalnie wygląda jak kabel oryginalnie zapakowany przy iPhone 7 bądź iPhone 7 Plus, jeśli chodzi o kabel Lightning, natomiast w tym wypadku oczywiście jest to kabel USB-C. Natomiast bardzo fajną sprawą, którą tutaj otrzymujemy, może nie do końca fajną, ale generalnie wymaganą, przez to, że Mi 6 nie ma złącza jack, otrzymujemy przejściówkę ze złącza USB-C na jacka 3,5 mm. Mi 6 już nam wystartowała, możecie zwrócić uwagę, że uruchomiła się nakładka MIUI 8. Jak zawsze podkreślam, ja jestem ogromnym fanem tej nakładki, ponieważ pomimo, że przykrywa ona dość mocno stokowego Androida, to jednak wygląd tej nakładki, spójność, jeśli chodzi o wygląd aplikacji systemowych, to wszystko do mnie bardzo, bardzo przemawia. O czym warto wspomnieć, to to, że egzemplarz testowy jest to wersja międzynarodowa, tak więc zainstalowany mamy w tym wypadku ROM globalny, tak więc nie dziwcie się, że są widoczne tutaj aplikacje googlowskie. Z ciekawości zobaczmy, jaką wersję systemu tutaj mamy, jeśli chodzi o Androida. Jest to Android 7.1.1. Poziom zabezpieczeń jest z 1 maja tego roku. Jeśli chodzi o wersję MIUI, jest to MIUI Global wersji 8.2. Tak jak wspominałem, tutaj mamy również wymienioną specyfikację. Pierwsze wrażenie po kilku chwilach obcowania z Xiaomi Mi 6 są jak najbardziej pozytywne, jeśli chodzi o budowę tego smartfona. Muszę Wam powiedzieć, że leży on
bardzo fajnie w dłoni. Jest w miarę kompaktowy, oczywiście ze sprawą tego, że mamy ekran, który nie przekracza 5,2 cala. Fajnie wykonana ramka aluminiowa, podejrzewam, która mieni się dość ładnie pod światło. U góry również warto wspomnieć o tym, że mamy port IRDA, tak więc będziemy mogli sobie sterować naszym telewizorem, a także dekoderem. Kiedy spojrzymy na dolną krawędź smartfona, tutaj niestety nie znajdujemy jacka, tak więc tą kwestię też trzeba mieć na uwadze. Natomiast taki bardzo fajny szczegół, który na mnie zrobił wrażenie już od początku, to przyciski funkcyjne, zwróćcie uwagę. Są one tak spasowane, jak powinny być w każdym smartfonie. Nie ma jakiegokolwiek luzu. Skok jest świetnie wyczuwalny, tak więc naprawdę jest to świetny element, jeśli chodzi o spasowanie tego smartfona. Przejdźmy do aparatu. Tak jak wspominałem, tego aspektu w Mi 6 jestem bardzo ciekaw. No i zobaczymy oczywiście, jak to będzie z fotkami przy gorszym oświetleniu, przy dobrym oświetleniu. Sama aplikacja aparatu, z tego co widzę, wygląda standardowo, jak to na MIUI 8 przystało. Mamy również tryby, tryb ręczny, tryb także kwadratowy, zwróćcie uwagę. Również z tego co pamiętam, Mi 6 ma także tryb portretowy, tak więc działanie tego trybu również dla Was sprawdzę. Co również muszę powiedzieć w rozpakowaniu na plus, to działanie skanera linii papilarnych. No zwróćcie uwagę, jak to szybko działa. Przykładam, działa. Poziom, nie wiem, czy nawet nie lepszy niż w smartfonach od Huawei, tak więc naprawdę pod tym względem jest tutaj świetnie. W tym rozpakowaniu to jest na tyle. Ja zabieram się za testy Mi 6. Na pewno pojawi się odcinek, co trzeba wiedzieć przed zakupem, a także końcowa recenzja. Jeśli to rozpakowanie Wam się spodobało, będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górze pod tym filmem. Natomiast ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.